Pedagogiczna Historyczna UMCS w Lublinie. Moja droga zawodowa rozpoczęła się od pracy w Gminnym Ośrodku Kultury Gorajów. Możecie mnie panowie z tej działalności jakoś tam kojarzyć. Pełniłem tam funkcję instruktora do spraw folkloru i byłem też kierownikiem świetlicy środowiskowej Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorajów. Później zacząłem współpracować z gazetą Biłgorajską, tam przez jakiś czas pracowałem. Natomiast obecnie jestem ściśle związany z Instytutem Rozwiązań Biznesowych w Biłgoraju i z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Instytut Rozwiązań Biznesowych zajmuje się organizacją szkoleń, które ja też prowadzę z różnej tematyki, z zakresu, no, to co proponuje Unia Europejska, my te szkolenia realizujemy. Natomiast Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej to jest taki budynek tutaj w Parku Solidarności naprzeciwko SDF-u. No i ta instytucja zajmuje się przydzielaniem grantów na różne działania kulturalne z zakresu, no z różnych zakresów działalności organizacji pozarządowych. I ja między innymi takie granty obsługuję. Poza tym działam także w różnych instytucjach, można powiedzieć, społecznym. Jestem sekretarzem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gorajskiej Gorajszczyzna. Jestem też skarbnikiem klubu sportowego na Galowiec Goraj. Jestem aktywnym członkiem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju. Współpracuję z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy. No i tam jeszcze parę innych rzeczy. No jeszcze jestem kuratorem sądowym, społecznym kuratorem sądowym. Także taki przekrój jakiejś działalności mojej, tak żebyście mnie mogli poznać, kojarzyć z pewną tam działalnością społeczną i zawodową. I szanowni państwo, jestem też przewodniczącym zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Biłgoraju, czyli kieruję partię na szczeblu powiatowym. To ja odpowiadam za politykę PiS-u w powiecie biłgorajskim, ja prowadzę obrady zarządu i też zabieramy, przedstawiamy głos w różnych sprawach dotyczących funkcjonowania powiatu. Byłem też odpowiedzialny za stworzenie list do Rady Powiatu z terenu naszego, z obrębu naszego powiatu. No i tak, ja mieszkam w ogóle w tej gminie, jestem z Zastawia, mieszkam pod urodzenia z krótkim epizodem, kiedy pracowałem w Warszawie, gdzie mnie było przez jakiś czas. A poza tym funkcjonuję tutaj w tym środowisku. Znam potrzeby mieszkańców, wiem, co trzeba zmienić, wiem, jakie są bolączki, rozmawiam z mieszkańcami, funkcjonuję w tym życiu, staram się pomagać w miarę swoich możliwości w różnych obszarach mojej jeszcze działalności zawodowej, nie tylko. 16 listopada, proszę państwa, zdecydujemy o tym, w jakim kierunku podąży nasza gmina, czy tak naprawdę zależy od tego, jak nasza gmina będzie wyglądała przez te kolejne 4 lata. Przed nami jest perspektywa finansowa 2014-2020. To są ogromne środki dla samorządów. Między innymi gmina Goraj ma bardzo duże szanse otrzymania dotacji na różnego typu przedsięwzięcia, zadania itd. itd. Ja jestem w stałym kontakcie z firmą, która zajmuje się obsługą inwestorów na terenie województwa lubelskiego. I mogę już dzisiaj powiedzieć, że jest wielu inwestorów w różnych dziedzinach zainteresowanych właśnie współpracą z gminą Goraj. Także ja deklaruję, że te swoje kontakty z firmami zewnętrznymi zajmującymi się obsługą inwestorów będę chciał wykorzystać. W ogóle pierwszym takim wyznacznikiem, punktem mojego programu jest przedsiębiorczość. Uważam, że rozwój gminy możliwy jest tylko wówczas, kiedy są aktywni mieszkańcy, są ludzie, którym zależy na tym, żeby tutaj się działo dobrze, żeby to miejsce się rozwijało itd. itd. Dlatego też mam bardzo duży szacunek dla osób, które prowadzą jakąkolwiek działalność, czy gospodarczą, czy społeczną, są aktywni itd. itd. No i z tego względu chciałbym, żeby przy Urzędzie Gminy powstała takie ciało doradcze, rada, która skupia przedsiębiorców z terenu gminy Goraj, która by mi doradzała w zakresie właśnie wydatkowania tych funduszy unijnych, w zakresie pozyskiwania środków, w zakresie tworzenia też klimatu i takiego dobrego miejsca dla inwestorów na terenie gminy Goraj. Także ja bym chciał słuchać przede wszystkim ludzi. Podstawą mojego programu jest rozmowa z mieszkańcami.
nie tylko dzisiaj, ale przez te 4 lata, kiedy no, liczę na to, że zostanę wybrany i będę mógł służyć Państwu na stanowisku wójta gminy. Chciałbym, żeby to wyglądało w ten sposób, że ja ciągle z Wami rozmawiam, ja się pytam, co trzeba, w jaki sposób można to zrobić. Ja przywożę tutaj konkretnych ludzi, którzy mają coś do zaproponowania, mają jakąś ofertę dla mieszkańców chociażby miejscowości takiej jak Gilów, która jest no, też jakimś centrum tutaj lokalnym, gdzie jest kościół, gdzie się ludzie zbierają i też jest uważam bardzo ważną miejscowością dla gminy Gole. To jest moja pierwsza taki punkt, który zawarłem też w swojej uchwale, w swoich materiałach wyborczych. Natomiast kolejna sprawa to jest właśnie to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli ta perspektywa finansowa 2014-2020. Widzicie Państwo, skończyła się już możliwość pozyskiwania funduszy z tej wcześniejszej perspektywy, czyli 7-13. No, gmina Gola wykorzystała trochę tych środków, natomiast w mojej ocenie można było więcej wykorzystać. Można było w różnych obszarach te środki jakby zdobyć dla mieszkańców gminy Goraj. Mogły te środki z powodzeniem służyć też w innych obszarach niż zostało to zrobione. Ja nie chciałbym tutaj wdawać w szczegóły i oceniać obecnych władz, natomiast chciałbym porównać gminę Goraj do innych gmin z terenu chociażby naszego powiatu, czyli na przykład do gminy Frankfurt, która jest jednym no można powiedzieć z liderów pozyskiwania tych funduszy unijnych, do gminy Wiągora, gdzie jest bardzo dużo zrobione, czy chociażby do takich samorządów jak miasto Kraśno, gdzie ja współpracuję ściśle z burmistrzem Włodarczykiem, burmistrzem właśnie Kraśnika, który no, w tamtym tygodniu miałem okazję, byłem zaproszony na otwarcie strefy ekonomicznej, gdzie właśnie stworzyli takie miejsce przyjazne dla inwestorów, czyli co? Zadaniem samorządu jest stworzenie dobrych warunków dla biznesu, czyli dla rozwoju gminy. A jeżeli jest biznes na terenie gminy, to są też miejsca pracy. Widzicie Państwo, pewnie macie dzieci, pewnie macie wnuków, którzy gdzie są? Za granicą. Bo nie ma tutaj pracy, nie ma roboty, tak? A taka możliwość jest. Pokazuje to na przykład mówię, samorząd Kraśnika, który ściąga inwestorów, który daje możliwość pracy młodym ludziom, żeby oni nie musieli jechać już na te jachty do Niemiec, czy gdzieś tam pracować ciężko na chmielu, czy przy innych fizycznych pracach, często po studiach, tak? Bo takie niestety sytuacje w naszym kraju coraz częściej się zdarzają, że studia wyższe, czy jeden kierunek, czy kilka nie gwarantuje stale zatrudnienia na terenie Polski, godziwego zatrudnienia, więc te osoby muszą wyjeżdżać. Więc dla mnie z tych powodów, o których mówię, inwestor, czyli te miejsca pracy, jest jednym z priorytetów właśnie mojego programu wyborczego i tym, czym chciałbym się zająć w przyszłości, pełniąc funkcję właśnie wójta gminy Gole. Kolejną sprawą to jest też chciałbym tutaj się ukłonić i zapewnić rolników, bo wiem, że podstawą funkcjonowania gminy Gole to jest właśnie rolnictwo. I co dla rolników? No na pewno będę kontynuował te działania, które są podejmowane względem remontu, utwardzania dróg dojazdowych do gór, z tym, że moja filozofia w tej kwestii wygląda tak, że na pierwszym miejscu powinien być człowiek i podstawową kwestią powinny być dojazdy do zabudowań, po prostu tam, gdzie ludzie mieszkają, tam powinny być dojazdy. Natomiast pola i dojazdy do działek no, też są bardzo ważne. Są środki, za chwilę będę mówić szczegółowo, z jakich funduszy można co pozyskać. Są środki na te kwestie, więc będziemy się starać, będziemy to kontynuować. Myślę, że jeszcze w większym stopniu niż to jest obecnie. Natomiast kolejna sprawa, uważam, że powinien w Urzędzie Gminy funkcjonować taki punkt doradztwa dla rolników. Powinien urzędnik czy osoba, która tam zostanie wyznaczona przeze mnie, zajmować się doradztwem dla właśnie mieszkańców wsi, dla rolników. Dlaczego? Ponieważ ja mam porównanie, jak funkcjonują gminy inne samorządy. Ja cały czas jestem gdzieś tam, funkcjonuję w powiecie, funkcjonuję w innych samorządach i staram się porównywać gminę Gorej do innych samorządów. I co? No, jest bardzo dużo możliwości pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej właśnie dla rolników. Tylko rolnicy nie wszyscy potrafią wypełniać tyle tych papierów, tak jak ktoś tam mówi i
chciał to wypełnić. No, nie każdy wie, gdzie zajrzeć, skąd to wziąć, jak wypełnić i tak dalej. Więc moim zdaniem powinien być ktoś, do kogo w każdej chwili taki rolnik, czy osoba, która jest zainteresowana na przykład założeniem działalności gospodarczej i chce wykorzystać na ten cel na przykład fundusze z Urzędu Pracy, czy z Unii Europejskiej, czy z, na przykład z tej instytucji, gdzie ja tam z nią współpracuję, no, żeby ta osoba cały czas była na miejscu i żeby pomagała w takich kwestiach prawnych, administracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Także to takim punktem też ważnym w moim programie jest, żeby takie miejsce, takie stanowisko w urzędzie powstało i żebyście Państwo mogli liczyć na pomoc takiego człowieka. Ja tak będę trochę sobie ściągał. Kolejną kwestią jest szkolnictwo. To też jest bardzo ważna sprawa. Uważam, że zespół szkół, która funkcjonuje na wysokim poziomie, jest to sprawa bardzo ważna. Widzę tutaj możliwość ewentualnych zmian czy wsparcia dla nauczycieli w zakresie tych ścieżek edukacyjnych związanych z tą naszą historią lokalną, z regionalizmem i ze wskazywaniem na te wartości, które nas tutaj bezpośrednio dotyczą. To jest też bardzo ważne i będę chciał, żeby powstawały, żeby po prostu, no wiadomo, historia jest ograniczona, to jest odgórnie jakoś tam ustalone, natomiast to jest bardzo ważne, żeby młodzi ludzie kształtowali tą tożsamość narodową, tożsamość historyczną, żeby wiedzieli, że są Polakami, że to jest bardzo, bardzo ważne. Także ja będę kładł nacisk właśnie na te sprawy patriotyczne, wychowawcze. Ja mówię, to jest, w zespole szkół teraz jest bardzo dobrze, trzeba tych nauczycieli wspierać, trzeba im pomagać i przygotowywać do różnych właśnie tego typu rzeczy, o których mówię. Kolejna kwestia, która jest też ważna dla mnie, to jest zdrowie. Chciałbym w tej materii zadbać o to, żeby był lepszy dostęp do specjalistów, ponieważ no, najlepszym etapem jest profilaktyka i to przede wszystkim powinniśmy kłaść nacisk na profilaktykę, czyli na zapobieganie chorobom, bo łatwiej zapobiegać niż leczyć. Natomiast chciałbym też, żeby w Goraju była możliwość skorzystania z usług czy z porad właśnie specjalistów, czy to w ramach Białej Niedzieli, można było na przykład w Gilowie zrobić taką Białą Niedzielę, czy to po prostu w ramach większego dostępu do właśnie specjalistów, do kardiologa, do naczyniowca, czy do innych właśnie specjalistów w zakresie zdrowia. Inna sprawa to jest, chcę podkreślić właśnie te sprawy związane z kulturą. Jest ten nieszczęsny remont z innego ośrodka kultury w Goraju, który no, moim zdaniem nie przebiega w ten sposób, w który powinien przebiegać. Widzieliście Państwo, że był dach odkryty na budynku przez kilka miesięcy, tamten deszcz padał, to wszystko niszczało. No, tak się nie postępuje, moim zdaniem to nie powinno w ten sposób wyglądać. Natomiast są możliwości, gdzie ten remont można dokończyć, są fundusze, o tym będę za chwilę mówić, z których można środki pozyskać i to zrobić. No, kultura powinna być, kultura łączy ludzi przede wszystkim. Powinna być takim centrum, gdzie ludzie się spotykają, gdzie mają możliwość wyrażenia też w jakiś tam sposób, czy po prostu odpoczęcia w takim domu. Tak? To jest ważne też dla dzieci, żeby dzieci miały jakieś miejsce. Można zrobić jakąś świetlicę. Ja prowadziłem co prawda w Goraju, ale to niewykluczone, że na przykład w porozumieniu z Polskim Czerwonym Krzyżem można zrobić taką świetlicę tutaj w Gilowie, gdzie dzieci będą mogły z tego korzystać. Czy to będzie 5 tych dzieci, czy 10, ale zawsze mają zorganizowany czas, zawsze gdzieś tam mogą jakoś twórczo i kreatywnie spędzić ten czas. Kolejna sprawa, to wspomniałem, że prowadziłem tą świetlicę, ja też wysyłałem na takie, no, prawie bezpłatne w tym roku kolonie w góry dzieci, tak? To też jest ważne z punktu widzenia rozwoju takiego młodego człowieka, żeby on gdzieś tam pojechał i zobaczył tak dalej, tak dalej. Kolejna sprawa, no ja jestem też związany ściśle z organizacjami tak zwanymi NGO-sami, czyli organizacjami pozarządowymi, że będę kładł nacisk na dobre funkcjonowanie Straży Pożarnej, bo to jest też organizacja pozarządowa. Nie wiem, czy to funkcjonuje koło gospodyń. Nie wiem, czy jest jakieś stowarzyszenie na terenie wsi. To jest wszystko forma aktywizacji mieszkańców i też możliwość.
możliwości pozyskiwania funduszy na przykład na remont takiego miejsca jak ta świetlica tutaj w Gilowie, a środki są, o tym będę szczegółowo za chwilę mówił. Także na pewno osoby aktywne, zrzeszone, czy to w strażach, czy to w stowarzyszeniach, zawsze będą mogły na mnie liczyć i zawsze będę do dyspozycji, będę współpracować z takimi organizacjami, ponieważ sam działam, sam wiem jak to jest, że jest czasami ciężko, że dach przecieka, że coś tam jest nie tak, a tu jest mur, nie da się. Ja deklaruję, że ze mną się takie sprawy naprawdę da załatwić. Kolejna sprawa to jest właśnie to bezpieczeństwo. Tutaj też ukłon jeszcze raz dla strażaków. To właśnie straże pożarne są takim gwarantem bezpieczeństwa na wsiach. I czy wypadek, czy pożar, to straż jest niezastąpiona. Także ja myślę, że ta współpraca w Gorach ze strażakami współpracuje z nami. Was może mniej znam, ale chciałbym poznać. I myślę, że na pewno tutaj straż powinna być naprawdę doceniona i ta współpraca powinna być dobra między nami. Też wspomniałem, że jestem skarbnikiem klubu sportowego metalowego, czyli sport jest też mi bliski, ja ich rozliczam, ale chciałbym, to jest też wizytówka, nie tylko Goraja, ale całej gminy można powiedzieć, bo taki metalowiec jedzie gdzieś tam na mecz i on reprezentuje całą naszą gminę, także na pewno chciałbym też od nich zabrać, bo nie mają szatni, nie mają ryteczników, nie mają żadnego miejsca, żeby się przebrać, korzystają z ekwipicy, która też jest słabo wyposażona. Także to są takie moje punkciki, które sobie tam za cel postawiłem. Natomiast teraz przedstawię Państwu z podaniem źródeł finansowania, zamierzenia, moje propozycje, które chciałbym, które widzę, że jest potrzeba i chciałbym, żeby zostały zrealizowane. Natomiast nie mówię do końca, że będą zrealizowane, ponieważ tak jak powiedziałem, ja chciałbym słuchać mieszkańców. Jeżeli zostanę wójtem, jeżeli mi Państwo powierzycie ten mandat, no to ja będę pytał Was, czy ten mój pomysł jest dobry, czy robimy to, czy nie robimy. Nie tak jak teraz, że nikt nie pyta, stawiamy dzbanek na rynku, nikomu to nie jest potrzebne, ale 10 tysięcy wydajemy na tę inwestycję. Także ja chciałbym konsultować z mieszkańcami, ja chciałbym pytać mieszkańców o zdanie, to jest podstawa. Dobrze, pozwolicie Państwo, że usiądę, będzie mi wygodniej i będę szczegółowo mówił teraz o programie i coś. Tu macie egzemplarze, można to zabrać do domu, można komuś pokazać, kto nie jest na zebraniu. A więc pierwszą moją taką propozycję inwestycyjną to jest odnawialne źródła energii, czyli tak zwane solary. Proszę Państwa, patrzę troszeczkę ze zazdrością na przykład na gminę Tampo, gdzie te solary są montowane, na gminę Gingoraj, gdzie też są montowane, na gminę Krzanów, gdzie za chwilę będą montowane. A u nas to jakoś tam nie da się, czy ten wniosek jest na liście rezerwowej, czy w każdym razie nie widać, żeby coś w tej sprawie. Natomiast jest to bardzo, bardzo fajne rozwiązanie i bardzo przydatne. Także ludzie to chwalą i te solary naprawdę zdają egzamin, jest ta ciepła woda za darmo. Tak? Oczywiście, jeżeli ten projekt mój przejdzie, bo jest bardzo duże zainteresowanie tam w Goraju realizacji tego. Natomiast oczywiście to nie jest żaden przymus dla każdego, tylko to jest dobrowolna decyzja każdego mieszkańca, czy on sobie te solary będzie chciał zakładać, czy nie będzie. Kwestia finansowania to jest 85% kosztu takich montowania takich solarów właśnie na budynkach mieszkalnych prywatnych, a 15% wartości inwestycji dopłaca właściciel takiego budynku, czyli to ten tak zwany wkład własny. To jest tak rozwiązywane właśnie w innych samorządach. Ja myślę, że to jest rozwiązanie dobre i takie będę proponował w Goraju. A można to pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, energia przyjazna środowisku i tak jak mówię, do 85% dofinansowania. Już o szczegółach, jak to działa, bo to wiadomo, co tam różnice w zależności od tego, ile jest osób w domu, jednym są większe potrzeby, jednym mniejsze koszty, te są różne. Także dzisiaj o tym nie będę nie tracić czasu. Natomiast jeżeli dojdzie do tej inwestycji, to ja na pewno będę szczegółowo o tym opowiadał Państwu jeszcze pewnie po wyborach. Także instalacja tych solarów. Jeśli chodzi o właśnie te odnawialne źródła energii,
też jest coś takiego jak gruntowe pompy ciepła i to się montuje na budynkach użyteczności publicznej. Czyli można na przykład tutaj szkoła w Toszni, można Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół, Urząd Gminy. I to jest oszczędność na opale, czyli na olej napędowy jest chyba w urzędzie, tak? A Gminny Ośrodek wydaje majątek na węgiel co roku. Tam jest kilkanaście tysięcy na węgiel przeznaczane. Także te pompy ciepła też jest 15% wkładu własnego, natomiast reszta to jest refundacja ze środków tej nowej, w ramach tej nowej perspektywy 14-20. Także też chciałbym do tego doprowadzić, żeby to rozwiązanie zafunkcjonowało w kraju. Też nie wiem jak jest w Milowie, bo tutaj do kościoła rzadko chodzę, natomiast w kraju jest problem, bo zimie jest zimno w kościele. I też takie rozwiązanie właśnie w ramach tych odnawialnych źródeł energii mogłoby zafunkcjonować kościoła. Ja deklaruję pomoc. Myślę, że tutaj oczywiście ważna jest współpraca z proboszczami, więc myślę, że nie będę deklarował, że to się stanie, bo może kogoś powie nie. Natomiast z mojej strony taka propozycja na pewno do parafii obydwu wyjdzie, żeby coś takiego zainstalować. Kolejna sprawa to jest budowa, modernizacja dróg lokalnych. Tutaj mamy powiatowe i można pozyskiwać środki na ten cel ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, to jest tak zwane schetynówki, to jest 50% dofinansowania. No, nasze gmina to wykorzystuje, myślę, że można to kontynuować, można jeszcze bardziej wykorzystywać. Program rozwoju obszarów wiejskich 14-20 to jest też 63,7% z kolei dofinansowania. Regionalny program operacyjny województwa lubelskiego 14-20 to jest 85% dofinansowania. Także są pieniądze na drogi, trzeba pisać wnioski, trzeba korzystać z tego, trzeba się starać, trzeba jeździć do Urzędu Marszałkowskiego i taką rolę powinien pełnić wójt. Nie kopać łopatą, bo od tego jest firma, są pracownicy, tylko wójt powinien pojechać do Lublina i załatwić fundusze na jak największą liczbę dróg. I tak też swoją rolę, swój jakiś tam cel sobie stawia właśnie w tej kwestii dróg powiatowych, teraz przejdziemy dalej. I jeśli chodzi o te drogi powiatowe, to moje propozycje oczywiście, tak jak mówiłem, to będą konsultowane sprawy. Jeśli chodzi o powiatowe, no to widzę potrzebę remontu drogi powiatowej Lubdo-Dorówka, oczywiście asfalt. Widzę potrzebę remontu drogi powiatowej Zastawie Koszyna-Lubinacka, to jest też, jechałem przez chwilę, są te dołki już wyjeżdżone. Widzę potrzebę remontu drogi powiatowej Wólka do Moskawola Radziecka. I tutaj remont drogi powiatowej Goraj-Łada. Tutaj chcę powiedzieć, że była sytuacja, chociaż obiecałem, że nie będę się odnosił do tego, co robią obecne władze, natomiast o tym jednym przykładzie muszę powiedzieć, ponieważ była taka sytuacja, gdzie ja uczestniczę we wszystkich sesjach Rady Gminy zazwyczaj i byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy pan starosta Górański Marian Tokarski przyjechał z propozycją, że tę drogę właśnie Goraj-Łada, czyli to jest jedna z wyjazdówek Goraja, do Szanowna jest tam stok na trasie, także ludzie z tego korzystają. Więc cztery samorządy miały uczestniczyć, partycypować w kosztach remontu tej drogi. Powiat Janowski, powiat Górański, gmina Szanek i gmina Goraj. No i trzy pozostałe samorządy wyraziły w tej części swoje 25% możliwość inwestycji, czyli finansowania tej drogi, natomiast no, Goraj powiedział, że jest, nie ma potrzeby takiej. No ja widzę taką potrzebę, chciałbym, żeby ta droga wyglądała dobrze, także jeszcze za 25% tylko jakiegoś tam wkładu własnego, no to już całkiem jest było dobrze, no ale też to taka dygresja. Jeśli chodzi o budowę, remont dróg gminnych, do pól, no to są możliwości finansowania następujące. Program rozwoju obszarów wiejskich 14-20, operacja programowa modernizacja dróg lokalnych 63,7% dofinansowania, fundusz ochrony gruntów rolnych od 60% dofinansowania, środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, tak zwane powodziówki, to tutaj trzeba wykazać, że droga została zniszczona w ramach powodzi, ale to nie jest trudne, bo są te zlewy też gmina Goraj, czyli to nie tylko powódź z tysiąclecia, tylko też burza z lewa może powstać taką drogę
i to jest 90% dofinansowane ze strony właśnie samorządu, znaczy ministerstwa, administracji cyfryzacji. Także warto się starać o te środki, myślę, że będę chciał to w jak największym stopniu wykorzystywać. Jeszcze jest wojewódzki program mobilizacji osoby z ochrony wąwozów lesowych. No tutaj akurat nasza gmina bardzo dobrze to wykorzystuje, bo należy też czasami pochwalić samorząd w tej kwestii, ale myślę, że można jeszcze, można więcej, można bardziej. Wspomniałem o remoncie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, modernizacja budynku, zakończenie niezbędnego wyposażenia. No ta sala tak nie wygląda jak na zdjęciu, tam jest puste ściany, jest beton, nie ma, wszystko jest tam wyrzucone, ściany są odlatane. No jak garaż wygląda w tej chwili. Można te inwestycje przeprowadzić w ramach regionalnego programu operacyjnego 14-20. Można z rozwoju obszarów wiejskich do 63,7% dofinansowania. Także są fundusze. Oczywiście to nie jest powiedziane, że jak się napisze wniosek, że ten wniosek zawsze przejdzie. Natomiast uważam, że zawsze trzeba próbować wpisać jak najwięcej te fundusze do tego ściągać i pozyskiwać. Kolejną kwestią to są straże pożarne. To mówiłem, że będę chciał współpracować i dbać o straże, nie będę już powtarzał. Inna kwestia, czyli zagospodarowanie zarazu drogi. Widzicie Państwo, jak wygląda zarazu, na przykład do trampolu, bo bardzo pewnie jeżdżę do trampola, czy tam gdzieś sobie zachować, czy do innych miejscowości. No, dlaczego w Goraju tak mamy być? Mamy piękne jakieś tam stawy, dobra lokalizacja poprzez drodze wojewódzkiej. Także można zrobić naprawdę fajną rzecz też w obrębie tych stawów. Moja propozycja to jest ścieżka rowerowa na przykład wokół zbiorniku, żeby ludzie mogli tam sobie też odpocząć, pojeździć i tak dalej. Jest możliwość, interesuje się właśnie tutaj inwestor, który chce zainwestować w internet dla mieszkańców. Jest to możliwe. Jest też możliwe dofinansowanie z programu operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 14-20, też do 80% dofinansowania do gminy. Chciałbym w kraju dokończyć budowę tej kanalizacji, która jest rozpoczęta. Jest zbudowana oczyszczalnia ścieków, która była bardzo potrzebna dla Goraja. Udało się to zrobić. O szczegółach tej budowy już też nie chciałbym do tego wracać, ale tam wiele rzeczy można było, że tak powiem, ominąć i nie doprowadzić do różnego typu konfliktów, które tam gmina traciła na procesy sądowe i tak dalej. To było niepotrzebne moim zdaniem. Natomiast dobrze, że ta oczyszczalnia jest. Trzeba dokończyć kanalizację. Natomiast jeśli chodzi o tereny takie, które nie będą objęte kanalizacją w raju, no to ja mam propozycję, robią to inne właśnie samorządy, to się sprawdza. To są przydomowe oczyszczalnie ścieków. I też jest program akurat tutaj rozwoju obszarów wiejskich, gdzie można pozyskać na to dofinansowanie 63,7% dotacji. Bo tutaj zdajecie sobie Państwo, że u Was raczej kanalizacji tutaj się nie podłączy, bo to jest raz odległość duża, a drugi raz nie wiem, czy to by zdało egzamin. Natomiast takie przydomowe oczyszczanie ścieków działają w innych gminach, są wykorzystywane i to też gmina może, że tak powiem, zrobić. Tak? Ja powtarzam, żebyście się nie przeraźli tymi wszystkimi moimi pomysłami. To nie są moje obiecanki, bo ja nie wiem, czy się to uda zrealizować. Natomiast widzę potrzeby. Ja wskazuję potrzeby i źródła finansowania. Natomiast powtarzam jeszcze raz, ja będę zawsze konsultował to z mieszkańcami. Jeżeli uznacie, że wam coś jest potrzebne, ja będę się starał pozyskać środki na te sprawy, które są dla was nasze. Kolejna sprawa. No też jest tutaj budowa, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Nie wiem, jak to wygląda na gminowej, czy te lampy się świecą, czy to jest dostateczne oświetlenie, czy trzeba to zmienić, no to też jest kwestia rozmowy. Na pewno można, na pewno są na to środki, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska SOWA, 50% jest program rozwoju obszarów wiejskich, publiczne. Także są możliwości tego właśnie oświetlania. Niekoniecznie tych ram drogich hybrydowych, które
nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jedna wyprawa centralnie kosztowała 30 tysięcy złotych, no to ja nie liczyłem, ale myślę, że na lampy parę lat prądu starczy do takiej normalnej lampy, żeby ona się świeciła. Oczywiście takie lampy mają sens, kiedy są stawiane tam, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, czyli tam, gdzie nie ma drutów, nie ma tego słupu i tak dalej. Natomiast dla mnie bez sensu jest stawianie takiej lampy przy słupie elektrycznym za 30 tysięcy. No, ale to już nie moja sprawa. To tutaj jest też w tym programie zawarta budowa szatni dla naszego klubu sportowego, montaż trybun na boisku. Jest to pokazane źródła finansowania. Tak jak powiedziałem, współpracuję z firmą, która zajmuje się obsługą inwestorów, poważnych inwestorów. No i jest na przykład inwestor, który zastanawia się nad budową wyciągu narciarskiego na terenie gminy Boraj. Także też jest pole do manewru, jest pole do dyskusji. Widzicie, jak to w Szanowie działa. Ludzie mają pracę przy obsłudze, przyjeżdżają i tak dalej. Coś tam się dzieje. Także jest taka możliwość. Ja nie mówię, że to będzie, tego nie obiecuję. Natomiast mam takie kontakty, mam takie możliwości rozmowy z takimi ludźmi, którzy inwestują w takie rzeczy. Kolejna sprawa to jest szybki internet. Tutaj mówię, że też są właśnie. Jest inwestor, który chciałby w takie światłowody zainwestować. To jest też fajna sprawa, elektrownie fotowoltaiczne. Nie wiem, czy Państwo, Panowie wiecie, na czym to polega. To też jest w ramach tej mojej współpracy z tymi ludźmi z tej firmy. To jest akurat tutaj włoski inwestor, który jest zainteresowany budową takiej farmy fotowoltaicznej, która by wytwarzała no to właśnie energię ze słońca. To jest nowe rozwiązanie, jeszcze no, funkcjonuje w niektórych samorządach, natomiast na skalę masową nie jest jeszcze stosowane. Natomiast no, to jest dobre rozwiązanie, to sprawdza się. Tak? Także też jest taka możliwość. No, o tym już mówiłem, że chciałbym stworzyć w Urzędzie Gminy punkt informacyjny, doradczy dla przedsiębiorców, dla rolników, dla osób, dla zwykłego człowieka, który nie potrafi na przykład nie wypełnić PIT-u, czy wypełnić wniosku o